Pierwsze pytanko. Skąd przyjechaliście? Ja przyjechałem z Irlandii Północnej. A dokładnie skąd? Dokładnie z miasta Enniskillen. Okay. Enniskillen to jest północna Irlandia. Wielka Brytania, Exeter. Wielka Brytania, Exmouth. Wielka Brytania, Exeter. Czyli sami emigranci, można powiedzieć. Dokładnie tak. Czy już macie bilety na jutrzejszy mecz? No nie, jeszcze nie. Myślimy, że dostaniemy jakieś bileciki na ten meczek. Rozumiem. No my już mamy kupione od tygodni. Tak. Czyli przygotowani. Tak, wiele miesięcy temu już jesteśmy wylosowani właśnie na ten mecz. Mieliśmy właściwie 8 biletów razem, także nam się poszczęściło, tak to by nazwał. A jak wam się podoba Nicea? Bardzo ładne. Fantastyczne miasto. Ładne, ładne, duże miasto jest. Ładne morze. No, atrakcyjne, piękna pogoda przede wszystkim. Atrakcyjne miasto widać, nie? Na urlopowanie się przede wszystkim. No. Potem jedziecie dalej za reprezentacją? Marsylia, Paryż? Paryż. My wracamy z kolegą do Paryża na mecz Niemcy-Polska. Myślimy, że będzie konkretny widok. Wszystko dla nas. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy dalej. Mam nadzieję, że będzie 3-1. Wygramy. 3-1. Sądzę, że będzie twardy mecz, zwłaszcza patrząc na styl Irlandczyków, którzy lubią grać bardzo siłowy futbol. Także sądzę, że będzie 2-1 dla Polaków. I druga bramka padnie gdzieś mniej więcej w 80 minucie. O, dokładnie. To będzie tyle. A myślę, że też będzie ciężki mecz, ale sądzę, że polska reprezentacja ma mocniejszych piłkarzy. Przede wszystkim lepiej wyszkolonych technicznie, ale raczej będzie się opierała gra, mi się wydaje, z kontry, z kontrataku. Nie będą za bardzo forsować ze względu na takie może warunki pogody tak samo. A okaże się wszystko, jak to się mówi, na boisku, nie? Ale de facto myślę, że będzie 3-1 dla Polaków. 3-0. Irlandczycy nie lubią posiadać piłki. Nie wiem, czy będziemy grali z kontra, czy pozycyjnie, ale damy radę. Stały fragmenty gry. Dużo ludzi, którzy przybywają na to Euro, no nie? Szczególnie z Irlandii czy z Polski. Jest to bardzo widoczne, śpiewy po pubach, piwko wypijające, no to wszystko. Na razie żadnych mocniejszych efektów. Wszystko w spokoju. My byli pod hotelem, patrzyliśmy, no to było też sporo Polaków jeszcze, nie? No z tego, co my rozmawiali, to większość Polaków ma dopiero, tak jakby się mówi, na ostatnią chwilę docierać, tak? Taka większe, też mniejsze grupki, no to są już wcześniej, tak? Irlandczycy się pokazują tak samo dzisiaj już większymi grupkami, my też widzieli, a my byli na mieście. Mi się wydaje, że i tak będzie de facto więcej Polaków na stadionie niż Irlandczyków. To wygra mecz! Polska! Patrz, jeszcze wideo jest, zobacz, wszyscy się zmieścili. To wygra mecz! Polska!